Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku niepewna przyszłość Modricia w Realu Madryt. Uderzony przez Neymara kibic boi się wychodzić z domu. Ostre spięcia w brazylijskiej lidze. Manchester United nie zagra w przyszłej Lidze Mistrzów, a Arsenal? Czy Salah i Firmino zagrają z Barceloną? Ciekawy kierunek dla Mourinho. Od poprzedniego filmu na kanał przyszło ponad 1600 nowych widzów, witam serdecznie wszystkich, a jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to zachęcam dołączyć do naszej ekipy społeczności piłkarskiej, klikając czerwony przycisk na dole. Zachęcam także do zostawienia kciuków w górę, jeżeli spodoba ci się film. I jeszcze zanim przejdziemy do informacji piłkarskich, no to rzucam wam ogłoszenie, ponieważ szukamy bramkarza do klubu Ostatni Gwizdek w grze Football Team. Jeżeli jeszcze nie masz tam konta, możesz zarejestrować się na dole. Jeżeli jesteś bramkarzem albo obrońcą, albo sam zobacz zresztą tutaj na skład, gdzie mógłbyś się wpasować, no to po prostu wbijaj na klub Ostatni Gwizdek, wyślij zaproszenie, my sprawdzimy to i zaakceptujemy ciebie. Wpadajcie, bo naprawdę warto, a tych, którzy są już w klubie, no to zachęcam do udzielania się na czacie klubowym w grze. A teraz życzę miłego oglądania. Dzisiejszą zagadkę na nasz adres e-mail dajdlagwizdka@gmail.com podesłał jeden z naszych widzów. Dzięki piekło. Brzmi ona następująco. Jaki jest największy stadion na świecie pod względem miejsc siedzących? Czekamy na wasze odpowiedzi w komentarzach. Standardowo na końcu materiału rozwiązanie zagadki. Obecny sezon Real Madryt jest zmuszony zapisać po stronie strat. Zinedine Zidane jest postacią, która latem przeprowadzi kadrową rewolucję. Pomimo przegranego sezonu, francuski szkoleniowiec wciąż motywuje swoich podopiecznych, aby ci w końcówce rozgrywek dawali z siebie jak najwięcej. Według AS Zidane miał przekazać swoje niezadowolenie z formy w ostatnich meczach. Na nic to się zdało, ponieważ Real w kolejnym meczu poległ z Rayo Vallecano, co Zidana miało jeszcze bardziej rozwścieczyć. Taka postawa piłkarzy królewskich ma przedefiniować plany Francuza na kolejny sezon, a głównym punktem ma być Luka Modric. 33-latek w trwającym sezonie jest cieniem piłkarza chociażby z poprzedniego sezonu. To właśnie Chorwat miał najwięcej stracić w oczach francuskiego szkoleniowca i najprawdopodobniej nie znajdzie miejsca w nowym projekcie Realu Madryt. Sam piłkarz nie zamierza odchodzić z klubu. Kontrakt Modricia jest ważny do 2020 roku. Włodarze królewskich będą chcieli sprzedać Lukę, gdy na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Kartka z kalendarza. 6 maja 1983 roku urodził się piłkarz reprezentacji Brazylii oraz Paris Saint-Germain, Dani Alves. Tego samego dnia, 4 lata później, na świat przyszedł piłkarz reprezentacji Belgii oraz włoskiego Napoli, Dries Mertens. 6 maja 1994 roku urodził się piłkarz reprezentacji Chorwacji oraz Chelsea, Mateo Kovacic. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Całkiem niedawno na naszym kanale pojawił się materiał na temat Neymara i jego incydentu z finału Pucharu Francji. Jak donoszą francuskie media, mamy do czynienia z ciąg dalszym całej tej sprawy. Kibic, który wdał się w słowną utarczkę, a później w bójkę, opowiedział o swojej sytuacji z L'Équipe. Media potępiły reakcję Neymara, ale teraz to ja żyję w zastraszeniu. A nawet niektórzy próbują mi wmówić, że jestem rasistą. Ludzie mówią też, że chcę zarobić na tej historii. Nikogo nie prosiłem o pieniądze, a gdybym ich chciał, to złożyłbym skargę na Neymara, czego nie zrobiłem. Ostatnio 4 ludzi przechodząc obok mnie powiedziało: zobaczysz, co ci zrobimy, jeśli jeszcze raz tkniesz Neymara. Przecież to nie ja go uderzyłem, a żyję w zastraszeniu. Dalej Nelson, zastraszany kibic, wyznaje, że przez ostatnie wydarzenia boi się wychodzić z domu. W mediach społecznościowych zagorzali kibice Paris Saint-Germain przekazują sobie jego adres. Od przeszło tygodnia Nelson nie wychodzi sam z domu. Kibic proponuje Neymarowi spotkanie oraz wzajemny uścisk dłoni, który miałby oznaczać zgodę. Ciekawostka. Angielski klub z Championship Nottingham Forest przyznał nagrodę zawodnika sezonu dla Joe Loleya. Piłkarz w następujących słowach skomentował wyróżnienie. Chcę serdecznie podziękować absolutnie żadnego z moich kolegów z drużyny, ponieważ to indywidualna nagroda przegrywy.
Miejmy nadzieję, że koledzy Loleya cechują się dużym dystansem i poczuciem humoru. Piłka nożna to dyscyplina sportu, która generuje niesamowite pokłady emocji. Czasami są to emocje pozytywne, a czasami negatywne. Z tymi drugimi ostatnio mieli do czynienia brazylijscy piłkarze podczas ligowego spotkania pomiędzy Palmeiras i Internacjonalem. Tu nie ma co komentować, to po prostu trzeba pokazać. Zobaczcie najciekawsze momenty z tego meczu. Ostatecznie to Palmeiras było górą, pokonując Internacional 1-0. No bolą właśnie. Ale nie, grało. Ciekawostka. Artur Boruc osiąga sukcesy nie tylko na boisku. Ostatnio na swoim instagramowym profilu pochwalił się, że po raz kolejny został ojcem. Jest już z nami Noach. Nie potrafię wyrazić słowami, jaki jestem dumny z ciebie, słońce. Dziękuję. Taki komentarz możemy przeczytać na Instagramie. Na tym portalu pojawiło się nawet krótkie wideo. Zobaczcie sami. W minionej kolejce Premier League poznaliśmy rozstrzygnięcia dotyczące najlepszej czwórki. Przypomnijmy. Pierwsze cztery miejsca na zakończenie sezonu dają klubom zapewniony udział w przyszłorocznej fazie grupowej Champions League. W grze o top 4 brały udział ekipy Chelsea, Tottenhamu, Arsenalu oraz Manchester United. Liverpool oraz Manchester City już dawno zapewniły sobie miejsca w najlepszej czwórce. Do The Reds oraz do The Citizens dołączyły drużyny Chelsea i na 99,99% Tottenham. Czysto matematyczne szanse ma Arsenal pod warunkiem porażki Tottenhamu oraz przy odrobieniu straty 8 bramek w lidze. W związku z tym i biorąc pod uwagę ostatnie mecze kanonierów, nikt na poważnie nie rozpatruje tej opcji. Jeżeli ktoś myśli inaczej, zostawimy tylko reakcję piłkarza Brighton po ostatnim meczu. Realnie wyglądają szanse Arsenalu na awans do Champions League poprzez Ligę Europejską. Definitywne szanse na top 4 stracił Manchester United. Czerwone Diabły zremisowały z czerwoną latarnią Premier League Huddersfield. Trafnie podsumował obecną sytuację United szkoleniowiec Ole Gunnar Solskjaer. To nam pokazuje, gdzie jesteśmy. Nie żyjemy w świecie fantazji, myśląc, że możemy dogonić czołową dwójkę. Jesteśmy daleko w tyle. Takie słowa nie powinny padać w kontekście Manchesteru United. Obecnie jesteśmy o kilka poziomów niżej. Przed nami wielkie wyzwanie i jestem pewien, że mu podołamy. Ciekawostka. Przemysław Frankowski robi furorę za oceanem. W minionej kolejce Major League Soccer reprezentant Polski został wybrany zawodnikiem meczu, a jego Chicago Fire zremisowało z jednym z kandydatów do mistrzostwa. Co ciekawe, Frankowski w tym spotkaniu wystąpił na prawej stronie obrony. Tym bardziej nagroda MVP meczu jest zaskakująca. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za dalszy rozwój kariery Przemka w MLS. Już w tym tygodniu Liverpool podejmie na Anfield FC Barcelonę w rewanżowym spotkaniu w ramach półfinału Champions League. Przypomnijmy, The Reds na Camp Nou ulegli dumie Katalonii aż 0-3. Szanse Liverpool ma matematyczne, ale lepsze takie niż żadne. Niestety Jurgen Klopp zmaga się z kontuzjami kluczowych piłkarzy. Na pewno nie zagra Naby Keita. Dziś jest już wiadomo, że do pomocnika dołączy Roberto Firmino. Poinformował o tym sam szkoleniowiec The Reds. Absencja Brazylijczyka jest spowodowana kontuzją pachwiny. Jakby tego było mało, groźnie wyglądającej kontuzji doznał Mohamed Salah. Egipcjanin w trakcie minionej kolejki Premier League starł się z bramkarzem Newcastle United Martinem Dubravką. Tak relacjonował to Klopp. Salah dostał mocny cios w głowę. Leżał, a lekarz uznał, że trzeba go zmienić. Tak zrobiliśmy. Teraz musimy zrobić badania. Mo został w szatni, tam siedział i do końca oglądał mecz. Było z nim dobrze. W związku z tym, jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, Egipcjanin wybiegnie na rewanżowe spotkanie. Słowa Kloppa pocieszyły kibiców The Reds, którzy i tak przeżywają ostatnio ciężkie chwile. Niestety dużo na to wskazuje, że tak dobry sezon Liverpool zakończy bez jakiegokolwiek trofeum.
José Mourinho wciąż pozostaje bez pracy. Portugalczyk wciąż czeka na ofertę, która go w pełni usatysfakcjonuje. Ostatnio we włoskich mediach pojawiła się sensacyjna wiadomość o jego potencjalnym nowym pracodawcy. Dziennikarz Sky Sports Gianluca Di Marzio donosi, że ofertę kontraktu przedstawiła drużyna Celticu Glasgow. Co ciekawe, plotki mówią, że Mourinho poważnie rozważa ofertę ze Szkocji. Klub ten dałby okazję na wygranie kolejnych trofeów w karierze, co przywróciłoby renomę The Special One. Z drugiej strony agent José wciąż monitoruje sytuację w Paris Saint-Germain. Mourinho do końca będzie liczył, że Thomas Tuchel zostanie zwolniony z francuskiego klubu, a on sam wskoczy w jego miejsce. Jednak jest to mało prawdopodobne, ponieważ władze PSG nie chcą ponownie zmieniać szkoleniowca. Dlatego niemiecki trener może spać spokojnie. Tym bardziej objęcie Celticu przez Mourinho jest bardziej prawdopodobne. Mou w nowym klubie nie powinien mieć problemów z wygraniem tytułu. Celtic w minioną sobotę po mistrzostwo sięgnął 8 raz z rzędu oraz 50 w swojej historii. Jeżeli tam portugalskiemu szkoleniowcowi by się nie powiodło, to już nigdzie nie ma prawa mu się udać. Odpowiedź na zagadkę. Największym stadionem na świecie pod względem liczby miejsc siedzących jest stadion 1 Maja w północno-koreańskim Pjongczangu, który został zbudowany w 1989 dla 150 tysięcy widzów. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!